The very next day, I told Salieri what happened with the punks. The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. No tak, Tommy się zajął Sarą, także witam serdecznie w czwartym odcinku z Mafii The City of Lost Heaven. Jak codziennie jesteśmy już dzisiaj, będziemy robić drugą połowę gry, czyli do 12 misji, czyli misje numer 10, numer 11 i 12. Czyli to już będzie no dobre 2 godziny materiału, ponad już 2,5 godziny. Jak widzimy, oczywiście tutaj się nasza rodzina bardzo się zdenerwowała ze względu na to, że jacyś chuligani się panoszą po okolicy. Oczywiście będziemy musieli się tym zająć. Sam, jak widzimy, już po misji trzeciej bodaj już czuje się bardzo dobrze, nic mu nie jest. A pan Salieri tutaj sprzedaje swoje oczywiście mafijne prawdy. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're located. Jak widzimy, pan Salieri wcale nie jest aż tak dobrym człowiekiem, na jakiego tutaj pozował wcześniej, jak wszyscy go opisują. To jest dosyć bezwzględny po prostu człowiek, który dąży do władzy, tak? Jakby tutaj już pokazuje mafia, że no nie jest to... Zresztą, no kurczę, ktoś by się mógł spodziewać, że to będzie inaczej, tak? Weź broń od Vincenzo w Chinatown, odszukaj Beefa i dowiedz się, gdzie jest kryjówka chuliganów. Dobra, Vincenzo, z tego co pamiętam, był na górze, więc musimy stąd wyjść. Przepraszam cię, Frank. Przepraszam cię, Sam. Witam panią. Witam panią. Dobra, pójdźmy do Vincenzo po broń. Czyli schodami do góry, oczywiście tak jak wcześniej. No może dostanę coś lepszego, bo w sumie dawno nie było żadnych strzelanin. Więc witam pana. So, what'll it be today? We gotta give a few clowns a good beating, Vinny. O, skąd tu się sam wziął? Halo? Zawsze, Vincenzo zawsze spod lady coś. No myślałem, że jakąś lepszą broń dostaniemy niż kije. Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the face with it, they certainly won't question you. We'll need some heaters too. Never know. Vincenzo, no popatrzcie, Vincenzo dał się pokazać jako zabawny człowiek, który sypie żarcikami. Dobra, weźmy sobie Colta i ten kij i lecimy. No proszę, pierwsza misja z obstawą. Chociaż już z baseballem już latałem bodaj w drugiej misji, na samym początku. Miasto spowite mgłą, jakże to pięknie wygląda. Czy ja mam swoją żółtą strzałę? Mam, okej, okay, spoko. To teraz musimy pojechać do Chinatown. A tu już są cztery auta, jedno jest nawet pod wiatą. Ale dobra, weźmy sobie tę żółtą. Jeszcze nie miałem okazji jeździć. Ładuj się, ładuj sam. Z tym kijem. Nie pamiętam, o, ale ma światła. O kurde. Rozświetlona całość, normalnie, pięknie. Dobra, no, proszę mi tu zejść, jest i ładowanko, lepiej do tego przywiknij. No, misja numer 10, czyli pierwsza z trzech dzisiejszego odcinka. Przypominam oczywiście, że 25 września będziemy robić stream z pierwszej części Mafia, raczej z remake'u pierwszej części. No i co? No i jedziemy, szybciej będzie w prawo, więc pozwólcie, że zrobimy tutaj mały przeskok, kiedy będziemy wyjeżdżać z małej Italii. Całe szczęście, że Chinatown jest stosunkowo blisko, jak widzicie już zdążyłem dopiero co wyjechać z małej Italii, zrobić ten mały przeskok i już właściwie jestem na miejscu. Ważna informacja dla wszystkich, którzy generalnie tego nie lubią, jeżeli nie lubicie jeździć, bo w nowej Mafii, w remake'u też będzie tego sporo, bo jakby twórcy chcą klimat oryginału jak najbardziej odtworzyć, będzie możliwość pomijania jazdy, która nie jest kluczowa dla fabuły, więc spoko. Dobra, mamy tutaj gościa przy tej ławce, którego trzeba... trzeba nastraszyć dziwnym biegiem tuż na karoserię samochodu. Hey,
ten gościu ma nam powiedzieć, gdzie się znajdują chuligani. Taki Janusz siedzi sobie na ławeczce i sprzedaje informacje z Chinatown. Spoko. Całkiem ładne. Patrzcie, jaki ładny plac. Naprawdę spoko. Spoko to wygląda, kurczę. Mam nadzieję, że w remake'u też będzie tak ładnie. Tutaj jakieś, kurcze, kwiatki. No wiadomo, że to jest tekstura półprzeźroczysta, ale... No jest tu potencjał naprawdę na bardzo fajnie, jakby też jakąś fontannę zrobili czy coś. Fajna, fajna opcja. Dobra, Beef z podróży do przyszłości. Powrotu do przyszłości już nam tutaj pomógł. Jeźdź na opuszczoną stację remontową, a to nie jest daleko znowu. W końcu misja, gdzie nie trzeba dużo jeździć, mimo że trzeba jeździć. No ale jak mówię, no w tym remake'u ma to być, ma być możliwość właśnie wyłączenia tego, a raczej pominięcia tych sekwencji. Coś takiego było w GTA San Andreas i bodaj w czwórce, że faktycznie mogliśmy się tych niepotrzebnych jazd pozbyć. Na przykład kiedy misje zakończyły się niepowodzeniem, no to zamiast dojeżdżać znowu do tego samego momentu, pamiętam, w San Andreas, to można było te misje, te jazdy samą pominąć, jakby już znajdowaliśmy się przed samym punktem, od którego zaczynaliśmy misję. Także mam nadzieję, że to też będzie właśnie w tym remake'u. Tymczasem już dojeżdżam do... Gdzie ja miałem dojechać? Właściwie, jak to się nazywało? O, tutaj, o, jedź na opuszczoną stację remontową. No to może być ciekawie. Jesteśmy na miejscu. Pytanie, co my mamy tutaj zrobić w ogóle? Chyba tymi czerwonymi drzwiami, co? Sam? Dawaj, lecimy. Także zobaczymy, jak to będzie. Już niedługo. Dobrze, nie strzelamy, przecież mam kij. Trzeba strzelić z kija. No nie... Ulala, panie, jaki buciks. Z lakierka poleciał jak sobota na chatę. Z buta wjeżdżam. Mam nadzieję, że soundtrack będzie... Będzie ten sam po prostu, tak? Jest kapitalny. No i mamy pierwszych gagatków. Patrzcie, jak ucieka. Daj łajdaku na łóżkę. Ty łajdaku. Hultaju. Owsi nogi! O Jezu, czy sam mnie właśnie walnął w moją głowę? Poszkita go, po kostkach, dawaj go po kostkach tutaj, smyraj. Tutaj warto robić coś takiego. Dawaj sam, lecimy, tutaj jeszcze kolejni. Wal w beczki, panie. Bo ich tu jest bardzo dużo. Warto robić właśnie te takie ciosy przytrzymane, tak? Przytrzymać i pyk. Przytrzymać i... O kurde. Dobra, leję na ślepo. Dobra, gościu. No patrzcie, w tym świetle sam wygląda turbo realistycznie. Chodzi mi o tę twarz, naprawdę spoko. Sam może byś się podleczył. O kurde, ja też go mogę. Dobra, słuchajcie, wszyscy są już wybici. Tutaj mamy jakieś schody. Nie było jakoś specjalnie trudno, ale to też nie było jakieś super łatwe. Także... Czy nam się tutaj, panie, coś stanie, jak my na te beczuszki? A, spoko. To chyba nawet tutaj trzeba było iść. Oj, tu jakiś gościu z pistoletem wyskoczył. No, panie. O, to zrobiłem akcję. Teraz było w sumie całkiem fajne. Ale powiem wam, że troszeczkę inaczej się strzela z tej broni. Sam jakbyś mógł nie umrzeć, to było fajnie. Generalnie nie spodziewałem się tutaj mimo wszystko strzelaniny. A tu proszę. Generalnie z mafią jest ten problem, że zobaczcie, że wszyscy przeciwnicy już jakby czekają na nas. I mam naprawdę niewiele czasu na to, żeby wycelować w takiego typa. Oni generalnie są zawsze w tych samych miejscach, więc to nie przeszkadza aż tak bardzo, prawda? Natomiast, no, przeciwnicy, patrzcie, gościu już jest praktycznie wycelowany we mnie. Może nie wycelowany, ale doskonale, patrzcie, już jest szykowany i doskonale wie, że po prostu ktoś na niego wyskoczy. Tymczasem sam jeszcze mi strzelił w plecy, bo nie trafił. To już w ogóle, prawda? Dobra, czy jeszcze ktoś tutaj będzie?
No ale wiecie, to są takie triki z Battle Royale, tak? Skoro mamy kamerę z trzeciej osoby, to my też możemy jakby się przygotować. Ale sam, ty nie biegnij na pałę, gościu! Kurde! Sam poleciał na pałę i prawie całe życie mi spadło. No nie, no nie, no nie. Tak to nie może być. Panowie, zwłaszcza, że tutaj nie ma... Nie ma czymś się nawet... Ja strzeliłem i się kascenka odpaliła, spoko. Hit the road, Jack! And never come back! Dobra, teraz będzie wielki pościg z tego co widzę. Sam może przestań strzelać i zajmij się pościgiem, chłopie. Spoko, ten X się porusza na mapie, zobaczcie. Jak na GPS-ie, no myślę, że to jeszcze troszeczkę nie te czasy, ale spoko, bo czeka nas w sumie intensywny, fajny pościg. Jeszcze policja się w to wmieszała, to już w ogóle super. Czy ja mogę tu używać ręcznego? Tu jakie San Francisco, kurde. Super, super, fajnie to wygląda. Dobra, mamy jechać. O Jezus, jak to auto ciężko opanować. Goń ich, panie, tam. Tutaj, przez China, tam, przez gacie. Jezus, jak, ja się tu jak on się tu zmieścił w ogóle? Epicki pościg. Tylko, że moja żółta strzała tak wolno jedzie trochę, nie? Wow, wow. Co za epicki pościg. Oczywiście, musiał mi tu przeszkodzić, gościu. Gdzie on jedzie, ty? Po małej Italii jeszcze. A tu wąskie uliczki, prędkość. Ale ponownie, no, ponownie wracamy do tematu. Ojojoj. Wracamy do tematu remake'a. No, w remake'u to może być naprawdę solidnie zrobione i bardzo chciałbym to zobaczyć, bo tutaj emocji jest, no mówię, tyle co na grzybobraniu. Ale w remake'u mogą tutaj zrobić. Bo generalnie powiem tak. Sama forma. O, proszę. Sam, może tutaj przystaniemy, co? Jakby sam sposób robienia tych misji jest mega fajny, nie? Strzelaj w samochód, to wybuchnie. Ja nie wiem, czy nie będę musiał gości... Ach, tu cutscenka się odpala! Okej. Okay. No widzicie, tak to jest, jak się nie grało, ja nie pamiętam już tych misji. Ależ! Nie możesz czuć się za tych animali. Oni cię w tyłu na pierwszą opportunity, you get. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. Wyrzuty sumienia Tomiego po zabójstwie już, no... W końcu zabiłem z 5-6 chłopa, a on ma pod sam koniec dopiero... rozterki emocjonalne. No sam to jest oczywiście pełnokrwisty mafiozo. Więc... Wcale się nie dziwię, że zareagował jak zareagował. No i ma misja, słuchajcie, numer 11. Bardzo szybko to idzie generalnie. Misja numer 11 o tytule Ksiądz. I nasza przechadzka, spacer z Frankiem. W pełni słońca, pięknie wygląda to. They tried to rape Sarah. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. What? We didn't let anybody get away. They're all dead. One lived. They pulled him out of the car wreck. Shit. The one you killed was the son of a city councilor, the mayor's friend, and Morello's accomplice. No i tak, wracamy do rodziny Morello. Go crying to the councilor. Daddy didn't exactly love his son. But in these cases, a person can remember a lot of good things. By the way, his funeral. Ale muszę przyznać, że mafia jeden trzyma klimat. Sama forma budowania misji i to, co się dzieje w tych misjach, jest niezwykle filmowe i takie wciągające. Tom, I have quite a delicate job for you today. Come on, let's get in the car.
No tak, tutaj już się nic nie dzieje w tej kadcence. Druga część Mafii to też jest właśnie, znaczy druga część pierwszej części oczywiście, chodzi mi o drugą połowę Mafii, to jest też moment, kiedy bardziej poznajemy Franka, czyli taką prawą rękę Dona Salieriego. Jest to mega fajna postać, która ma bardzo duży wpływ na fabułę. On jest takim, wiecie, pomocnikiem, prawą ręką, ale jest też takim głosem rozsądku w całym tym szaleństwie. To jest mega fajna postać generalnie, mega pozytywna. What? Bardzo niejednowymiarowa. What kind of joint is it? A hotel. That is, it's a brothel, Tom. But no regular who house. It's a place for classy society types. And I have to knock. Ale całkiem żwawo, ja nie wiem, czy to już jest kwestia przyzwyczajenia, że już się przyzwyczaiłem do tych samochodów, jak one jeżdżą. Just liquidate the owner and blow up his office. Ojojojojojojojoj. That should be enough. Czy to jest kwestia we tego, że faktycznie one dostały więcej koni? Nie wiem, nie wiem. I take out the owner and I blow up the hotel. Exactly. Też widziałem, że się odpalił tryb swobodnej jazdy, więc prawdopodobnie można sobie też jakieś tam, nie wiem, robić misje poboczne i tak dalej. Jakby, no Mafia nie miała jakby mechanik dużo sandboxowych w pierwszej części, dopiero to się pojawiło od trzeciej części tak naprawdę. I ma się pojawić, słuchajcie, też w remake'u. W remake'u mają się pojawić misje poboczne. I remake ma przypominać o wiele bardziej sandbox niż pierwsza czy druga część, czego ja się osobiście trochę boję, bo no mam nadzieję, że nie zrobią to z tego trójki. Trójka miała bardzo fajną fabułę, ale też po prostu była zbudowana wręcz na tych misjach pobocznych. I to się nie udało niestety. To znaczy, gra była bardzo mocno krytykowana. Do momentu, aż graliśmy fabułę, to gra była chwalona. Natomiast tylko w momencie, kiedy pojawiały się te misje poboczne, które trzeba było przejść w trzeciej części, żeby w ogóle pchnąć fabułę dalej, bo w przeciwnym razie no, nie dała rady w ogóle tej fabuły pchnąć dalej, bo gra na to nie pozwalała. Gra, słuchajcie, Mafia, stricte fabularna, tak? Taka filmowa. No tak, słuchajcie, jedź do hotelu Corleone. Absolutnie nie jest to żaden easter egg, tak, żadne nawiązanie do czegokolwiek. Jeszcze dali nam do jazdy furę, którą jeździliśmy na początku, czyli w momencie, kiedy nasz Tommy Angelo był jeszcze taksówkarzem. Zresztą fajna jest w ogóle... Ups, przepraszam. Ależ znowu mamy tę jazdę samochodem, prawda? Jeźdź do hotelu Corleone. Tylko, że ja nie wiem, gdzie jest ten hotel Corleone. Widzę, już jest jakiś hotel. Tam też była coś mowa o jakimś hotelu. Mamy jakiś bardzo ładny taki... Aż wam to pokażę, bo to jest naprawdę ładne. Mamy pięknie tutaj osadzony kościół. W okolicach parę budynków, kolorowe, to wszystko takie stare, ładnie to wygląda, naprawdę mega. Te kolorowe fasady, różowo-czerwone. No, myślę, że te właśnie kontrastujące kolory z tą szarością. O Jezus, tam policją, spokojnie. Co wy tak... Panowie, co wy jesteście tacy restrykcyjni? Dobra, jak skoro już jestem na miejscu, to mogę wysiąść sobie. Myślę, że to kontrastujące ze sobą... O, nie widzieli mnie, dobra. No to ja już nie jestem w samochodzie, to już spoko, to już nara. Myślę, że te kontrastujące kolory, bo generalnie, zobaczcie, mnóstwo jest tu szarości w różnych odcieniach, dużo beżu, dużo brązu. Aż w końcu trafię do tej sławetnej kobity. Dobrze, Grażyna, nie przeżywaj! Zaraz do ciebie przyjdę. Tędy pewnie będę mógł sobie uciec. Jeżeli będą mnie gonić, to dobrze wiedzieć w sumie. Dobra, czyli tutaj powiedzmy, że mamy taki plan ucieczki. Zostawię sobie to otwarte. Tam jest dyrektora... gabinet, czyli na samą górę będziemy musieli podejść, żeby podłożyć tę bombę. Winda nie działa, sprawdźmy sobie jeszcze te piętro, czyli przeszukiwanie... A dobra, tu mamy tę drogę ucieczki, spoko. Przeszukiwanie hotelu, widzę, będzie polegało na tym, że ja muszę sobie wszystkie tutaj pomieszczenia... Czy ta prostytutka właśnie sobie poszła w dół? Dobra, pokój dyrektora. Może będę po prostu sprawdzał każde drzwi po kolei. Fajny widok z okna i twórcy dalej jakby pozostawili ruch. Nie wiem, czy to jest na tej zasadzie, że widać kawałek dosłownie ulicy i widać ruch za oknem, ale fajnie. Mega fajnie, że to zostawili, tak? Że to coś takiego w ogóle jest. Jak mówiłem, no... Pierwsza Mafia jakby
no, była zbudowana w oparciu o szczegóły. No, chyba trafiłem w końcu na dobre drzwi. Aż mi się przypomniała scena z 07 Zgłoś się Borewicza. Dziewczyny, podmywajcie się, bo w tym odcinku... O nie! What are you doing? What's going on? What are you going to do? What do you want from me? I'm sorry, Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk, and someone lost a lot of dough. Oh, Michelle! How could you? It isn't true. It couldn't be true. Nie wiedziałem, że Michelle jest prostytutką. Wait! I didn't know I'd hurt anyone. I wanted to help my brother and. I knew it. This could only happen to me, a total screw up. I can't just kill a young girl. A young naive fool who wanted to help her own brother? Probably a real bastard. On the other hand, is it worth getting killed over it? Get dressed and get out. Thank you. This place is gonna blow in a little while. To mi miękkie serce, no. I don't want to see you in this town again. Nobody can see you here anymore. Thank you so very much. Prawdopodobnie się to na nim zemści. Go away and never show your face here again. Zresztą to też jest taka klisza, prawda? Dobry mafiozo, który oszczędzi komuś życie, a potem prawdopodobnie słono za to zapłacimy. No dobrze, Tommy okazał się mafiozem o głębim sercu, więc prostytutka została oszczędzona. Natomiast dalej pozostają nam dwa kolejne zadania. To znaczy, musimy podłożyć te bomby w gabinecie dyrektora. No i sam dyrektor musi również zginąć, więc oczywiście dyrektor znajduje się tutaj po mojej prawej stronie, w tej sali, w której sobie jest spokojnie obiad. To jest natomiast jego goryl, może do niego zagadajmy. Okej, no nie jest zbyt gadatliwy. Więc generalnie tak, żeby go w miarę szybko, słuchajcie, utłuc, to wypada wziąć tego Colta. I mu strzelić. Kilka strzałów. Na szybkości też trzeba zlikwidować jego goryli. Którzy będą podbiegać, słuchajcie, po kolei. Ten gościu z obrzynem jest najbardziej niebezpieczny. Generalnie warto do tych przeciwników po prostu podbiegać, oni jakoś super nie są celni na blisko i najłatwiej ich w ten sposób zaskoczyć, więc generalnie jak macie problem ze strzelaninami w mafii, to w ten sposób możecie się bardzo łatwo pozbyć przeciwników. Dobra, nie zabrali mi chyba nawet jednego punkta życia, bo ja miałem akurat 89. Weźmy sobie ten klucz i przy okazji uleczyłem się troszeczkę. I słuchajcie, teraz mamy dwie opcje tak naprawdę. Możemy sobie albo tymi schodami pójść do góry i w międzyczasie wystrzelać się ze wszystkimi, patrzcie, przeciwnikami, którzy już do mnie strzelają, po prostu gdzieś tam się znalazł jakiś typek. A to jest marynarz. Dobra, to marynarza, słuchajcie, jeszcze pociśniemy. Co oni mają z tym chowaniem się... Co oni mają z tym chowaniem się za meblami, to ja nie wiem. Więc został jeszcze chyba jeden bodaj ochroniarz. No albo możemy sobie, jak mówiłem, tutaj pójść drugą drogą. Nie musimy iść schodami głównymi. Możemy sobie pójść tędy i na spokojnie, bez strzelaniny, na samą górę możemy sobie pójść. Oczywiście tutaj wrogowie jeszcze w każdej chwili mogą się pojawić, jak na przykład ten tutaj gostek. Wypadałoby go jakąś... bronią dobić. Wezmę sobie przy okazji tę broń. Więc tutaj jest oczywiście pokój dyrektora, ale trzeba bardzo uważać, bo jak widzicie, praktycznie przeciwnicy są wszędzie i oni są od razu wcelowani, patrzcie, idealnie. Idealnie wcelowani po prostu w Tommy'ego. Ale dobra, no jakoś się udało. Przeszukaj zwłoki, weź dokumenty, dobra.
Dokumenty zabrałem, jeszcze muszę tylko tę nieszczęsną bombę podłożyć i też wypadałoby jakby tę samą drogę obrać sobie co wcześniej. Bo tutaj oczywiście... Ojojoj! No i patrzcie, jaka filmowa scenka przerywnikowa. Normalnie Matrix wersja Mafia. Just regular work. No dobra, jak widzicie, słuchajcie, wypadłem z tego okna filmowo bardzo, jak w Matrixie normalnie. Czeka nas troszeczkę teraz parkouru. Czy ja mam gotową broń do... Tak, nawet mam troszeczkę amunicji. Kurde, no, tak, toporność mafii potrafi troszkę przeszkadzać niestety. Generalnie jak najszybciej musicie się teraz dostać na górę, tak? Bo ci policjanci niestety z dołu zaczną nas gonić i tutaj jak najszybciej trzeba możliwie przejść sobie na te dachy do góry. Tutaj generalnie też czeka na was pułapka, ponieważ jak zeskoczycie tutaj, a to już niestety nie wskoczycie na górę i właściwie możecie sobie tylko załadować save'a. Także kierujcie się od razu na lewo. Taki poradnik, słuchajcie, mafii. Tu bez problemu można przeskoczyć, więc jeżeli się baliście tego robić, to nie musicie. No i oczywiście tutaj na kartoniki szybko pyk, 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 zanim policjanci, patrzcie, już tam powoli się kłębią, tak? Już słyszałem kroki, że już ta policja po prostu dogoniła nas. No i tutaj będzie dosyć ciężko tę strzelaninę pokonać tak naprawdę. Bo zobaczcie, pomimo tego, że teoretycznie powinienem trafić tych typów, no to wróg tego trafiłem, tak? Wróg fasady, wróg papy, powiedzmy dachu. Tutaj niby jak kaczki odsłonięcie, ale no... O, ten się ładnie odsłonił. Dobra. Tego będzie ciężko zdjąć, nie sądzę, żebym go tutaj trafił. Ale dobra, on też jakoś nie bardzo może. Jeszcze ktoś stoi. Dobra, jeszcze ten gagatek dostał. Jeszcze mam troszkę strzałów. Łepetyna. Patrzcie, co oni są skubańcy. No, no, dobra. Wszyscy? Ja tu sobie wezmę obrzyna na wszelki wypadek. O właśnie, o właśnie, o właśnie. Kto to tutaj? Patrzcie, trafić ich to jest po prostu... O dobra, ten dostał. No trafić w mafii niestety, no to jest wyzwanie, tak. Jeszcze tu ktoś... Jeszcze tu ktoś się znalazł, kurde, jeszcze wylazł. No, jeszcze tego bym chciał... Dostał. No teraz to już chyba wszyscy, kurde. O, dobra, jeszcze troszkę amunicji. Także dobrze zawsze mieć jakiś zapas. A tu szczerze mówiąc już nie pamiętam, gdzie my mamy iść. Mamy iść w stronę kościoła, generalnie, bo ta misja jest połączona. Misja... Okej, czyli muszę sobie tutaj podskoczyć. Ale no właśnie, no właśnie, to jest to, nie? Trzeba na każdym kroku po prostu mega uważać, bo nawet głupi taki zeskok tutaj może spowodować naszą śmierć. No okej, okay, no 20 punktów życia przed misją ksiądz, bo teraz będzie misja ksiądz. Misja prostytutka dziwka jest połączona z misją ksiądz. No jak widzicie, Tommy teraz sobie podstawia sobie drabinę. Generalnie jest dosyć duży, mam problem z rozpoznaniem misji w tej grze, bo mówię, trochę już czasu minęło, ja pamiętam, że to było 20 misji i tak też jakby próbowałem iterować te swoje filmy 1-3, 4-6, 7-9, teraz będzie prawdopodobnie 10-12, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko to będzie trochę więcej misji, tak jak ja liczę, trochę inaczej to będzie wyglądało, no bo ja nie liczę mimo wszystko tych łączonych misji. No to mi przeszedł. Dramatyczna jest to misja, wyskakiwanie z okien, słuchajcie, chodzenie po drabinie. No i jesteśmy w tym pięknym kościółku, który wam pokazywałem przed w ogóle tutaj dotarciem, przed misją w hotelu. I generalnie tutaj też będzie bardzo dużo strzelania,
ale i będzie mega klimatyczna misja, przepraszam, cutscenka, mega klimatyczna cutscenka z księdzem, którą wam oczywiście puszczę w całości i sami sobie będziecie mogli zobaczyć, dlaczego ona jest taka mega klimatyczna. Czy ja mam tutaj, aha, dobra, to jest ten Colt. Ten Colt mi się przyda generalnie. And was taken from us unexpectedly. The Lord awaits his flock with opened arms. Macie już księdza. And those such as Billy are awaited in the heavenly realm. Billy was a good son, brother and friend. We will all remember him in that light. And pray for his salvation. To jest też taka mocna, mocna misja, bo jakby pokazuje w końcu, że Tommy to jest rzeźnik. Że generalnie Tommy Angelo był uznawany w świecie mafii w pierwszej części za jednego z największego badassów w ogóle, największego z wyrola, największego właśnie, najbardziej niebezpieczną personę wśród w ogóle pozostałych mafiozów, tak? To my tutaj poznajemy go jako człowieka o gołębim sercu. What I was that present is, at his death and how? That's the one! And that's the bastard who killed Billy! Get him! Garlo! See you in hell. Don't Rat. Move! Get down, father! No tak, jak widzicie, raczej tutaj na pokojowe rozwiązanie konfliktu nie ma co liczyć. A ja jestem ciekawy, czy oni generalnie będą mnie raszować tutaj mocno. Tego typka już się pięknie pozbyliśmy. Tego też, za dużo mi jeszcze energii nie zabrali. Generalnie trzeba szybko się schować tutaj i zabić gościa z góry. On prawdopodobnie jeszcze nie padł i będzie się jeszcze do nas czołgał, więc też jakby miejcie to na uwadze. No i tego tutaj skorzystałem z okazji, że się wychylił. No bo mamy jeszcze tutaj gościa na górze, jego bardzo ciężko jest ubić generalnie, już próbowałem wiele razy, on z tego Thompsona po prostu pruje w niesamowity sposób. No i mamy jeszcze jednego typa, którego trzeba tutaj z... Patrzcie, no trochę toporności w tej grze jest dużo, nie da się tego ukryć. Czy ja mam... goście tu mają jakąś broń? A tu jest dobra. Zdjąłbym tego gościa z góry, ale to łatwe raczej... O właśnie, zwłaszcza, że on jest dobrze tutaj. O, dobra, padł. No i jeszcze został tutaj gościu jeden. Jak tu się ma sprawa w ogóle z moją amunicją? Troszkę jej mam. Ale tu mnie zaraz będą raszować kolejni, więc też trzeba uważać. Tu się schował skubany. Tu się przygotuje. Dobra. Zmieniamy broń. I czekamy. Jak widzicie, bardzo szybko weszli kolejni. Przeciwnicy. I trzeba na nich bardzo uważać, bo oni mają z kolei shotguny. I jak im pozwolicie za szybko właśnie podbiec, no to jak oni was zraszują w tych parę osób, no to będzie bardzo ciężko, prawda? Natomiast jak ich odpowiednio wcześnie zatrzymacie, to oczywiście oni wciąż będą trudni do pokonania. Jak tu ich, kurczę, pokonać? Będę musiał raszować niestety. Dobra, jeszcze jeden. Akurat mam dwa strzały dla gościa. Tylko żeby mnie tutaj nie ściągnął. Dobra, ostatnią sztuką amunicji. Dosłownie ostatnią sztuką amunicji. Masakrycznie ciężka jest to gra, trudna, ale mega satysfakcjonująca w zamian za to oczywiście. What have you done, my son? Such suffering for nothing. No i oczywiście mamy teraz. This is terrible. Właśnie tę cutscenkę, o której mówiłem, tak? Murder is the greatest sin. I know, father.
But somehow everything got fouled up. I made a mistake somewhere. So many people have died without reason. They could have done much more with their lives. Father, these people were criminals, cheats, murderers. The one lying in the front wanted to rape my girl. Maybe God wanted it this way. A lot of people will have an easier life because of this. Yes, the Lord works in mysterious ways. But what about you? You can look yourself in the face? Your hands are stained with blood that you'll never wash off. I know that, Father. Look around you. Such a waste. We'll have to consecrate the church again. Everything is shot up. I can't let my parishioners in here. What am I going to do? No właśnie. Maybe this will help. Pieniądz załagodzi każdy ból, nawet księdza. Właśnie, mimo że grafika jest już stara i animacja jest już stara, to widać było po prostu realizm w tej cutscence. Czuć było klimat, po prostu świetne wyreżyserowanie, naprawdę. Illusion Softworks, czyli 2K Czech. Jestem niesamowicie zakochany w tej grze. Świetny tytuł, naprawdę. I generalnie taka scenka też jakby uwypukla, przynajmniej w oryginale, bo podobno w remake'u jest troszeczkę inaczej, że Tommy tak naprawdę został zmuszony do tej swojej drogi, jakby dlatego on też zdecydował się na samym końcu wszystkich sprzedać. I on został tak naprawdę zmuszony do tego, co robi, tak? Że jakby te wszystkie rzeczy nie działyby się, gdyby nie trafił na niewłaściwych ludzi w niewłaściwym momencie. Dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne wyjaśnienie całej historii i wyjaśnienie w ogóle tego, co robi Tommy i dlaczego to robi. Generalnie podobno ma to się zmienić w remake'u i troszeczkę mają zmienić motywy głównego bohatera, ale zawsze właśnie w pierwszej Mafii te motywy głównego bohatera, jakby jego motywacje były bardzo dobrze wyjaśnione i takie bardzo mocno zapadające w pamięć. Dobra, no generalnie muszę sobie teraz oczywiście jak najszybciej wrócić na swój teren. Ojojoj, o, tu było grubo wiksa. 25 zgodnie z planem będziemy robili sobie streama z remake'u, czyli Mafii Ostatecznej. Grę już mam zakupioną w preorderze na Steamie, więc spokojnie czekam na premierę, czekam na 25, aż wrócę z pracy i będziemy sobie tego remake'a ogrywać. Docelowo chciałem sobie przeznaczyć na to 8 godzin. Kupiłem sobie wygodną pufę, słuchajcie, żeby wygodnie sobie pograć. Ojej, ale ta policja jest... Jezus Maria, jaka ona jest... Ale teraz wrobiłem ich, pięknie. Misja bardzo rozbudowana, bo dużo tego było, tak? Było zabójstwo dyrektora hotelu. Było uratowanie prostytutki, która zdradzała mafijne sekrety. Było bardzo, bardzo dużo strzelania. Pościg na dachach, tak? Parkour, można by powiedzieć. Ostatecznie strzelanina w kościele. Wszystko bardzo polane bardzo klimatycznym sosem i bardzo mi się to podoba. Czy ja mogę sobie wejść spokojnie do garażu, wjechać, żeby oni już mi nie przeszkadzali? A może po prostu wyjdę na szybkości? Patrzcie, jaki drift! Karawanem. Dobra, dawaj. Do baru. No i udało się skończyć misję. Także od razu mogę wam powiedzieć, że łatwo nie było i prawdopodobnie łatwo nie będzie. No i kolejna misja, kolejna cutscenka. Billy's pop, the councilman, wasn't very happy with us. And he was in bed with Morello's. Without the mafia's help, he wouldn't have got his seat. He also started to mobilize the police. So we now had both the mob and the police against us. Aw, oh, come on. Hey, both sides benefited from it. The police could look good in the fight against crime, and at the same time get fat payoffs from Morello, who they left alone. And with the help of the police, Morello could eliminate his greatest competitor. An ideal situation. And things were going bad for us. Salieri lost a bundle, and I wasn't doing too good after all that killing. It started to seem that there was no point to anything, that I should enjoy everything as much as possible and quickly, while I still had the chance, when it's so easy to lose your life.
Maybe that's why Paulie and me started drinking. You weren't falling apart, maybe. My life was just a trail of murders, crimes, and alcohol. If Frank hadn't helped me out, I would have ended up worse. It was weird. But suddenly he came to me and wanted to help. No tak, i teraz troszeczkę więcej będzie Franka w historii. Generalnie historia Franka jest dość mocno równie dramatyczna. Jest to również postać mocno niejednoznaczna, ale to już, słuchajcie, będzie w kolejnym odcinku, w odcinku piątym już Wycieczka na Wieś, czyli misja, która była pokazywana w zremasterowanej, w zremake'owanej wersji jako jedna z pierwszych w tym deszczu, czyli ta kultowa misja, która będzie była pokazana w remake'u. Więc oczywiście zapraszam was na sam remake, który już będzie ogrywany 25 września na streamie przeze mnie, ale i oczywiście zapraszam was do odcinka numer 5, gdzie tą misją się będziemy zajmować. Tymczasem dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam oczywiście do piątego odcinka już z tego momentu. Tymczasem żegnam się z wami. Do następnego. Na razie.